Od dawna padają sugestie, że na Antarktydzie pod ponadkilometrową warstwą lodu znajdują się pozostałości jakiejś zapomnianej cywilizacji. Nie brakuje badaczy, którzy wprost sugerują, że Antarktyda to tak naprawdę Atlantyda. A pod lodem znajduje się słynne zagubione miasto, opisywane jeszcze przez Platona. Zwolennicy tej teorii wskazują, że odkrycie Atlantydy było do tej pory nieskuteczne, ponieważ pozostałości tej legendarnej cywilizacji skrywane są nie pod wodą, a pod kilkoma kilometrami lodu. Teoria ta jest nieoczekiwanie wspierana przez naukowców, którzy sugerują, że 12 tysięcy lat temu Antarktyda była kontynentem pozbawionym lodu. Zatem podejrzenie, że mogła tam egzystować jakaś cywilizacja, nie jest zupełnie pozbawione sensu. Jakieś społeczeństwo mogło tam egzystować, aż nadeszła epoka lodowcowa, która spowodowała, że kontynent ten został skuty lodem i nie nadawał się już do zamieszkania. Mityczne zaginione miasto zostało wtedy rzekomo przykryte i stan ten trwa do dzisiaj. Spekulacjom na temat umiejscowienia Atlantydy nie ma końca. W przeszłości sugerowano, że znajdowała się ona na Santorini, wyspie, która została zniszczona przez potężne fale tsunami na skutek podwodnej erupcji wulkanicznej. Były też pomysły, aby Atlantydy poszukiwać na Wyspach Kanaryjskich, ale do tej pory brak mocnych dowodów na poparcie tych tez. Podobnie wygląda sytuacja z teorią lokalizacji Atlantydy na Antarktydzie. Potwierdzenie lub zaprzeczenie tej hipotezie jest o tyle trudne, że nie ma sposobu na eksplorację tego, co znajduje się pod lodem. Są jednak pewne poszlaki wskazujące na to, że coś może być rzeczywiście na rzeczy. Najmocniejszym dowodem na to jest słynna mapa tureckiego żeglarza Piri Reisa, która między innymi zawiera dokładne odwzorowanie linii brzegowej Antarktydy. I to na kilkaset lat przed jej odkryciem. Na dodatek jest to linia brzegowa tego kontynentu z czasów, gdy nie był on jeszcze pokryty lodem. Jedyne sensowne wytłumaczenie tego fenomenu jest takie, że mapa ta była odrysowana ze znacznie wcześniejszych źródeł. A skoro tak, to ktoś musiał wtedy egzystować na Antarktydzie. A na dodatek musiał to być ktoś, kto znał zasady kartografii. Stąd sugestie, że istniała tam jakaś zaawansowana cywilizacja, która nie tylko stworzyła pierwowzór tej mapy, ale zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Co więcej, w kontekst rzekomego zaginionego miasta z Antarktydy wpisują się również historie z czasów II wojny światowej. Podobno Adolf Hitler wiedział, co znajduje się na Antarktydzie i dlatego polecił badania, które skutkowały założeniem nazistowskiej bazy zwanej Nową Szwabią, zwaną też w niektórych źródłach bazą 22 lub Nowym Berlinem. Gdy dołączy się do tego słynne historie admirała Byrda, który na zlecenie amerykańskiego rządu ewidentnie szukał czegoś na Antarktydzie, to może się okazać, że kontynent ten rzeczywiście skrywa jakieś tajemnice, które z jakiegoś powodu są ukrywane przed ludzkością.